Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona. Moi drodzy, dzisiaj będzie już ostatni, myślę, odcinek z niemej serii. Tak jest, z serii bez komentarza. Także myślę, że już następne będą w porządku. A co do samej rozgrywki, no, moi drodzy, w dalszym ciągu dowiadujemy się coraz więcej informacji na temat klątwy i spalonej wiedźmy, ale to jeszcze nie koniec. Musimy dowiedzieć się znacznie więcej i musimy zdobyć przedmioty, dzięki którym będziemy mogli odczynić czar, odczynić klątwę. Także wszystko wyjdzie nam w praniu, moi drodzy, jak to wszystko się potoczy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Takie ciągle monet szukasz. Co mam robić? Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do szału. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych. Wielka polityka! Cóż nam do tego?
Czołem! To trolle tu żyją? Ano żyją. Tak po prostu. Gdyby nie ty, skończylibyśmy tak jak nasz kamrat. Szliśmy do natchnionego, zanieść mu datek na świece, ale prędzej zdechnę, niż zrobię chociaż pół kroku dalej. Jeżeli idziesz do niego, weź te pieniądze i mu je przekaż. Zresztą, rób co chcesz. Szybko! Tutaj będziesz bezpieczny! Tutaj! Przejdź poza świecę! Tutaj nic nam nie grozi. Czekałem na nich. Wiem, że szli do mnie z datkami. Usłyszałem krzyki. Pewnikiem zostali napadnięci. Skoro tu nie dotarli, nie żyją. Żyją, ale nie chcieli ryzykować i wrócili do obozu. Prosili, żebym przekazał ci pieniądze na świece. To ledwie połowa kwoty. Za to to mogę co najwyżej knoty ukręcić. Czego chcesz? Bo nie wierzę, że trafiłeś tu przypadkiem. Masz rację. Jest wiele rzeczy, o których chciałbym się dowiedzieć i niewielu skoro ich do rozmowy. Przede wszystkim interesuje mnie historia Sabriny Glevisik. Posłuchaj. Dopóki nie odzyskam swoich pieniędzy, nie będę z tobą o tym rozmawiał. Bezinteresownie pomagam tylko moim wiernym. Gdybyś był jednym z nich, to co innego. A propos innych spraw. Po co ci tyle świeczek? Nie lepiej rozpalić ognisko? To płomień Sabriny. Jego blaskiem jesteśmy chronieni. Czuwa nad każdym krokiem żołnierza. Obrabowałeś transport wosku? Świece robię własnoręcznie. Daję je każdemu, kto szuka schronienia w płomieniu odwagi. Dolinę rozdarła upiorna bitwa. Wiesz coś o niej? To miejsce straszliwych wydarzeń. Miejsce, w którym wciąż rozchodzi się echo szczęku stali i wrzasku konających. Jeśli zamierzasz ukoić ich ból, wiedz, że Sabrina patrzy na ciebie łaskawym okiem. Nie uda mi się bez przedmiotów pamięci.
To aktywne magicznie przekaźniki pozostałe po ludziach, którzy zginęli w tej bitwie. Symbolizują wiarę, odwagę, nienawiść i śmierć. Wiarę? Nie wiem, w co wierzyli ci żołnierze, lecz zostali oszukani. Odwagę, nienawiść i śmierć? Było tego wszystkiego aż nadto, szczególnie śmierci. Ale pamiętam rycerza, który nie bacząc na niebezpieczeństwo, ruszył na czele garstki żołnierzy przeciwko przeważającym siłom wroga. Selkirk z Gulety. Gdy kohorta Vandergrifta odcięła go od reszty armii, bez lęku rzucił się na dom okrążce. Szukasz symbolu odwagi? Znajdź zbroję Selkirka. Kim jesteś? O tym, kim jesteśmy, zadecydują nasi potomkowie, patrząc na to, co po sobie zostawimy. A ty kim byłeś wcześniej? Jakie to ma znaczenie? Grzechy młodości niechaj odejdą w otchłań niepamięci. Spójrz w płomień świecy, fechmistrzu. Poczuj go, a usłyszysz, co ma ci do powiedzenia. No jakoś nie słyszę. Widocznie nie jesteś jeszcze gotów. Ale i na ciebie przyjdzie czas. Wtedy usłyszysz. Zrozumiesz. Zaufaj mi. Posłuchaj. Dopóki nie odzyskam swoich bezinteresownie... Chyba drwisz. Na co liczyłeś, oferując taką kwotę? Słyszałem o tobie dużo dobrego. Chętnie dołączę do twoich zwolenników. Wspaniale. Jeżeli twoje intencje są szczere, to zrobisz, co ci każę. Każdy nowo nawrócony musi przejść próbę. Spędzisz noc przy dawnej kaplicy nad źrenicami Sabriny. Gdzie to? Dwa bliźniacze jeziora, które nazwałem na jej cześć. To wszystko? Przed rozpoczęciem medytacji spożyjesz miksturę, którą ci dam. Musisz dokładnie zapamiętać wszystko, co ci się przydarzy. To ważne. Potem mi to opowiesz. Zgoda. Wrócę, gdy będę gotowy.
Za stary na to jestem. Nie wiem, czy powinienem komukolwiek o tym wspominać. A co? O co chodzi? Wypełniłem zadanie. Mów, co widziałeś? Uznasz mnie za wariata, ale miałem wizję, że chodzę po lesie, w którym drzewa przypominały wielkie grzyby, a w dodatku między nimi przechadzała się olbrzymia kura, która dziobała ściółkę. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Od kilku tygodni miewam wizję z kurą w lesie grzybów. Myślałem, że zwariowałem, ale chyba po prostu moje zioła się zepsuły. Będę musiał nazbierać świeżych, ale to już moje zmartwienie. Pytaj, o co chcesz. Na pewno dużo wiesz o okolicznościach śmierci Sabriny Glevisik. Sabrina Męczennica odeszła ze świata żywych, by czuwać nad nami wszystkimi. Słyszałeś o klątwie, którą Sabrina rzuciła na króla? O klątwie? Oczywiście. Zasłużona kara, białe jak duch słowo z karminowych ust. Król zgotował czarodziejce okrutny los, mękę w płomieniach i upokorzeniu. Przybita do koła, osadzona na stosie, a jęzory ognia zadały jej ból, jakiego zwykły człowiek nijak wyobrazić sobie nie zdoła. Gdy płomienie ogarnęły nieskalaną kibić, z piersi Sabriny nie wydostały się jęki bólu, a jedynie słowa głoszące rychły koniec króla Henselta. Niechaj nieboskłon przetnie spadająca gwiazda, znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem. Niechaj głupców zwiedzie widok rybich łusek zaklętych w kwadraty błyszczącego złota. Niechaj jednorożec pogwałci tysiącletnie prawa, przyspieszając nadejście sprawiedliwej kary. Cierpiała tak strasznie, że litościwy żołnierz skrócił jej męki, przeszywając włócznią obolałe serce Sabriny. Skąd te świece? Czym różni się Sabrina od innych magów palonych na stosach? Inni byli silni za życia,
Jej moc rozkwitła, gdy śmierć wyciągnęła po nią swe zimne palce. Łaskawie otoczyła opieką żołnierza, który skrócił jej cierpienia. Nigdy nie musiał lękać się wychodzić samemu w noc. Widziałeś te okolice? Wszędzie pełno straszydeł i potworności. Jachon, litościwy żołnierz, kroczył od tego czasu w blasku jej mocy. Żadna istota zrodzona z ciemności nie mogła zbliżyć się do niego choćby na krok. A propos innych spraw. Powiedz mi jeszcze raz, co wiesz o Sabrinie. Co dokładnie chcesz... Jaka jest szansa na odnalezienie włóczni? To było tak dawno, Wiedźminie... Ale jeśli dobrze pamiętam, włócznia trafiła do innego żołnierza. Padalca, który po dziś dzień pod obozową karczmą handluje pamiątkami, po jasnej pani. Wiem, o kim mówisz. Bywaj. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Komety. Kogo ja widzę? Sławny Geralt z Rivii. Ty mnie znasz, ja ciebie nie. I błąd, bo dzięki mnie mógłbyś być jeszcze sławniejszy. Napisałbyś piosenkę o moich czynach? Na piosenkach się nie znam. Z królewskiego rozkazu zajmuję się organizowaniem rycerskich turniejów. Taki mistrz jak ty na pewno chętnie pokazałby, co potrafi. Przyszedłem w sprawie zlecenia na zgnilce. Co z nimi? Zgniły na dobre. I dobrze. Nie jeden patrol przez nie zaginął. Masz tu nagrodę. Póki płacą żołd, po tym mogę tu siedzieć. Gdzie jesteś?
Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Krwawej komety, kwadratowych monet i tej chętożonej... Zostaw mnie w spokoju, ojcze! W spokoju? Tu chodzi o twoje życie! Twoja matka łeb mi urwie, jak coś ci się stanie! Nie! Tu chodzi o mój honor! I w życiu mam, co ci matka urwie! Idę ćwiczyć! Muszę się przygotować! Czemu się nie wdał w matkę? Mogę się przysiąść? A jakie ja mam prawo, żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? Żadnego. Ale możesz nie mieć ochoty na picie w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Lubię się napić w dobrej kompanii. Nawet mnie nie znasz. Dobrze ci z oczu patrzy. No to jak? Rób co chcesz. Każdy robi jak mu się podoba. Mój syn na ten przykład postanowił umrzeć. Będzie się bił z Letande Avetem, znanym jako rzeźnik Scidaris. Znaczy już jest trup. Letande? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. A rzeźnik to lubi i jest w tym dobry, najlepszy. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni, nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jatki, bo z tych pojedynków rzadko kto wychodzi o własnych siłach. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że szósta kompania wystawia na arenę rzeźnika Scidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki. Padło na Svena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną, koło namiotu zaciężnych. Ciężko go przeoczyć. Czego on poszedł we mnie? Uparty łeb. Relikwie świętości wszelkiego dobra zbiory o wielkiej wartości. Interesują mnie rzeczy żołnierzy poległych w bitwie 3 lata temu. Muszą być aktywne magicznie. Wiem, jak to sprawdzić. Nie moja działka, Wiedźminie. Ja robię w relikwiach. W miejscu kaźni Sabliny znalazłem odciski butów. Wiesz coś o nich? Skąd mogę wiedzieć? Ty się znalazł, nie ja. Ale to ty masz buty czarne od popiołu. Ciszej. No dobrze, o co chodzi? Wierzysz w moc towaru, który sprzedajesz? Chodzi ci o relikwie? Ludzie w nie wierzą, to najważniejsze. Uwierzą we wszystko, co da im nadzieję. Na wojnie żołnierze walą w gacie, żygają ze strachu jeszcze przed wyjściem w bój. Jeśli ucałowanie zardzewiałego gwoździa przydaje im odwagi, to jak na mój gust działa całkiem nieźle. Pamiętasz czarodziejkę Sablinę? Taka sama jak wszystkie. Z wyglądu młoda nimfomanka, w środku stary trup. Chcesz o niej gadać? Idź do tego pomyleńca, co świece pali. Wiem, że masz włócznię, którą Jachon przebił serce Sabriny. Wyciągnąłeś to z niego? No proszę. A myślałem, że stary dziwak próbuje zapomnieć o grzechach przeszłości. Dobrze znasz tego Jachona? Teraz mną gardzi, ale kiedyś było inaczej. Wzięli nas razem do wojska.
Razem walczyliśmy pod Henseltem. Tyle, że ja jakoś sobie radziłem, a on tego nienawidził. Po co go posłali do tej feralnej bitwy, nie wiem. Był największym pierdołą w armii, ale przeżył najlepszych wojaków. Obsrany, obszczany, cały w smarkach i łzach, ale przeżył. A później, kiedy palili Sabrinę, nie wytrzymał. Piękny koniec kurewsko pięknego dnia. Potem wpadł w ciąg i stoczył się. Przechlał wszystko, co miał. A ja chodziłem za nim jak dureń i wykupywałem, co zastawił po karczmach. Tak trafiła do mnie włócznia. Potrzebuję tej włóczni. Masz pecha, Wiedźminie. Ostatni raz widziałem ją kilka lat temu. Co się z nią stało? Patrz, jak jesteśmy do siebie podobni. Ciebie interesuje wiedza, a mnie pieniądze. I obaj potrzebujemy pomocy, aby zdobyć to, czego pragniemy. Ile? Chcę połowę sumy, jaką zazwyczaj dostajesz za zlecenie. Od tej włóczni zależy los twojego króla. Moim królem jest jego wysokość Oren I Wspaniały. Opowiedz mi o niej. W sumie interes i tak się świetnie kręci. Widzisz, jak Jachon zwariował na punkcie Sabriny, wykupiłem włócznię od karczmarza. Baran zastawił ją wcześniej w gospodzie. Ostro chlał. Już wtedy ukrywał się na wzgórzach, gdzie strach się zapuszczać. Niektórzy wołają na niego natchniony, ale na mój gust to zwyczajnie zbzikował. Pojęcia nie mam, jak to jest, że bestie go nie atakują. Jeden rybak, od którego biorę towar do kantyny, mówił, że niektóre potwory nie cierpią zapachu rybiego tłuszczu. Jachon wytwarza z niego świeczki. Co zrobiłeś z włócznią? Wstyd się przyznać, ale przegrałem ją w kości. A szkoda, bo dzisiaj mógłbym za nią dostać niezłą sumkę. Włócznie wygrał ode mnie żołnierz, który walczył potem w lasach Doliny Pontaru z wiewiórkami. Opowiadał mi, że przebił nią niebyle jakiego kacyka z Coyatel. Podobno drzewce się złamało jak na chędożonym turnieju. Najlepsze jest to, że ten kacyk wciąż żyje. Słyszałem, że jest teraz u tej cwaniary z Edirn, wielki mi dowódca. Elfy to poronione stworzenia. Kto wie, może wciąż ma ten grot? Jorvet. Znasz go? Opowiem ci. Za 100 orenów. Ha. Bywaj. Czemu się nie wdał w matkę? Czego tam moja diabła?